nowym mieszkaniu. Proszę nam powiedzieć, od kiedy pani tu mieszka i z ilu członków składa się pani rodzina? Od tego roku, od lipca i od 6 członków jest ja, 4 niepełnosprawnych dzieci i moja mama. Opowiedz mi pani historię. Pani samotnie wychowuje dzieci. Tak, tak. Sama cierpi na różne dolegliwości. Tak. No właśnie, na co, co pani doskwiera i też jak to jest w sytuacji dzieci? Co ja mogę powiedzieć? Jedynie to, że gmina przyznając to mieszkanie, ona wiedziała dla jakie rodziny, bo nas znają już od 10 lat. Oni znali naszą sytuację zdrowotną, materialną, bo też przecież kiedyś miałam troszkę na poprzednim mieszkaniu zadłużenie, sama je spłaciłam i tak. A dali mi to mieszkanie w stanie takim, no mówię, poprzykrywali najważniejsze rzeczy, wstawili mi ten piec, który nie spełnia się. To jest tak, jak można powiedzieć, jest tabletką. Tabletka jedna nie będzie działała na wszystkich jednakowo. I tak samo jest z tym piecem. Żebym ja musiała brać palę, żeby dzieci umyć, żeby dzieci miały ciepło, a żeby później zlewać wodę w kanał, nie używając jej. No właśnie, bo jaka jest największa pani bolączka związana z tym mieszkaniem? Ono metrażowo jest spore i państwo się tutaj mieszczą, ale problem jest. Ale posadzili nas na bombie, tykającej bombie. To powiedzmy o tym, co tu jest z bolączką. No bolączką jest to, że wiedzą, że my wszyscy mamy epilepsję, mamy te różnego rodzaju schorzenia, skoro już chcieli, no bo mi się wydaje, że taniej ich by wyniosło, bardzo tanio by ich wyniosło wstawienie pieca gazowego. Ja sama opłacam rachunki. Wiadomo, nie opłacę, odetną mi, ale ja sama za to odpowiadam, prawda? A nie, żebym ja z piwnicy nosiła na drugie piętro. Nieraz mam dojście do tej piwnicy, do swojego składzika, a większość nie mam, bo u nas mieszka taki sąsiad niepełnosprawny, który zagraca korytarz, tak jak pani widziały, zagraca piwnicę, ma całe mieszkanie zagracone. Ja nie mam, a jedyną osobą, którą pali w tym piecu, to jestem ja. Bo dzieci, one się boją do niego podejść. Boją się podejść, nie wiedzą, jak się wodę dopuszcza. A gmina twierdzi cały czas i mi próbuje wcisnąć wręcz, że trzeba się nauczyć palić. Ja paliłam w swoim życiu w tylu piecach, że ja wiem, jak w każdym piecu się pali. Ale niestety, taki piec, jaki oni mi postawili, to jest jedyny piec, z jakim ja się spotkałam. Mówię, może on jest nowy. Ja nie mówię, że on jest stary, ale on nie spełnia norm tutaj. Wchodząc prosto do mieszkania, tak, no to ja mam te wejście pokancerowane, to jest raz. Rura od tego wentylacyjna jest przeprowadzona do sąsiada, do komina, w którym on pali. W łazience wstawili mi kratkę wentylacyjną, przez którą wychodzi i sadza. Non-stop mam wszystko w sadzy. A druga sprawa jest to, że ja paląc, ja normalnie ten swąd tego wszystkiego czuję. I dzieci pójdą się kąpać i co? Kontaktuje się pani z gminą? Cały czas. Kto pani może pomóc, wesprzeć? No poszłam do pana wiceburmistrza, ale pan wiceburmistrz, no, dla niego jest ciepło w dupkę, jak to się mówi, za przeproszeniem. To co on się będzie ludźmi interesował? On mi powiedział ostatnio, że on wierzy swoim pracownikom. Nie zawsze trzeba, można uwierzyć w pracownika. Nieraz trzeba samą tą dupkę podnieść i pofatygować się i zobaczyć. Bo gdybym ja jedno pismo napisała, rozumiem, ale ja napisałam ich już tyle i w ostatnim piśmie napisałam, że ja nie chcę tego pieca w swoim domu, bo to jest tykająca. Była ze mną sąsiadka, która też się obawia, bo oni widzieli sytuację, jak ja rozpalałam w tym piecu. Widzieli, jak było zakopcone, jak to mieszkanie wygląda. Ja krwią pluję, bo ja mam na to pierwszą grupę renty. Bo w każdej chwili schodząc po węgiel, oni sobie nie zdają sprawy,
Ja już powiedziałam, ja sama dzieci chowam. Miałam dzieci niepełnosprawne. Ja miałam atak na półpięczy, byłam z córką, żeśmy poszły po ten węgiel i ja dostałam ataku. A jak ja będę sama schodziła i wejdę na te schody, tym bardziej, że one są strome, poląduję, nie ma. Była, nie ma. A co z dziećmi? Co z nimi? Mówi pani, że nauczyła się pani liczyć sama na siebie i jest pani silną kobietą, ale jednak może udałoby się jakoś zaapelować do ludzi dobrej woli. Nie wierzę w to. Nie. Ale gdyby jednak, to co by się państwu najbardziej przydało? Gminę prosiłam o wymianę z tego pieca na gazowy. I to do nich powinno. Bo oni powinni płacić za swoje błędy. Nie ja, nie ludzie dobrej woli, tylko oni powinni zapłacić za błędy, które oni sami popełnili. A ten piec gazowy, który dałby pani tutaj ciepło całej rodzinie, no i też spokój, nie trzeba było chodzić do piwnicy. Oni mnie... Jakie to są koszty, ale jak to wygląda? Piec kosztuje dwufunkcyjny, to jest 4000 plus podłączenie, to jest od 500 zł. A mnie nie stać, bo ja wszystkie pieniądze, które składałam przez tyle lat, to wszystko włożyłam w remont, bo powiedziałam, takie mieszkanie dostałam, że nie wiem, dla alkoholików lepiej się mieszkania oddaje, bo ja schodząc ze swoich mieszkań, bo ja żeby to dostać, to zeszłam z dwóch mieszkań, po mnie tylko można było wejść i już mieszkać. A pani przyszła do brudnego, zaniedbanego mieszkania? Tak. Tylko było wymalowane, no tak o jak widać, było wymalowane, a na podłodze pod za parę złotych wykładziną syf totalny. Podłoga była, tu można było na środek pokoju nalać wody, basen, darmowy basen. Co tutaj było? Pani Iwono, a jeszcze jaka jest pani sytuacja materialna? Pani nie pracuje, utrzymuje pracuję. Pani z zasiłku? Muszę, nie, muszę pracować, bo ja dzieci leczę poza terenem Świebodzina. Leczę wszędzie u tych specjalistów, także ja muszę pracować, ja muszę mieć na opłatę mieszkania, ja muszę mieć na życie, dzieci do szkoły, synowi już, teraz będą chyba siódme okulary, za które za parę ja daję po 700 zł. Ten no, ma dopiero trzecie okulary, bo też im się zwrok, przecież on to na jedno oko nie widzi. Jest niedowidzeniem i ma książki takie specjalnie do nauczania. Nie? No. Córka jest niepełnosprawna, bo ona ma niedorozwój umysłu w stopniu umiarkowanym, ma epilepsję. Ta młodsza tak samo. Ja nie mam pomocy znikąd. Owszem, tyle ile mogła, pomogła mi moja siostra, która też ma raka. Dostaje pani jakiś zasiłek, czy korzysta pani z tego? Dostaje alimenty. Jak to wygląda? Dostaje alimenty z funduszu, bo ojciec w ogóle ani jeszcze złotówki nie zapłacił tym dzieciom, tylko wydzwaniał telefonicznie, wyzywał ich od różnych i mnie wyzywał, dzieci wyzywał. Dostaje zasiłki pielęgnacyjne, mam rentę. On wyjeżdżając zadłużył mnie tak. Jestem zadłużona i mi komornik nawet siedzi na mojej ręce. Czyli tych potrzeb jest sporo, ale widzę w pani jakąś taką siłę. Ze względu dzieci. Wygląda? Miłość? Ze względu dzieci. Dzieciaki, chodźcie, przytulcie mamy. Co? Pokażcie, jak się kochacie. Przytulcie mamy, bo macie naprawdę dzielną mamę. W rodzinie siła.